To jest oczywiście wyróżnienie, które bardzo cenimy, ponieważ stawia uniwersytet i twórców tego projektu w gronie najbardziej wyróżnionych w tym zakresie działalności w Polsce. I to chyba jest bezsprzeczne, że to bardzo cenimy i jesteśmy zobowiązani kapitule za kolejne wyróżnienie Uniwersytetu Łódzkiego, a tak naprawdę to zespołu, który realizuje projekt Testoplek. No, jest to też dla nas również cenne o tyle, że nauka jest doceniana i projekty są doceniane również w ten sposób, bo chyba tradycyjnie tak było, że to była odrębna jakby sfera działalności. Tu jest nam, to jest dla nas również bardzo ciekawe, spotkać się tutaj z przedstawicielami firm, które rzeczywiście prowadzą konkretną działalność gospodarczą. To jest też kwestia tego, że my również mamy nadzieję włączyć się w ten nurt działalności poprzez komercjalizację wyników realizacji projektu, wyników badań naukowych. No bo rzeczywiście sytuacja w tej chwili taka jest i trend jest taki, że te badania nie mogą być zupełnie oderwane od możliwości zastosowań. Oczywiście to też nie można tutaj jak gdyby bardzo tego trywializować. Są badania podstawowe, które mogą znaleźć zastosowanie, którego jeszcze nie widać, ale też trzeba myśleć o tym, by podejmować tego typu badania, z których perspektywa wdrożeń jest bliska i jeden i drugi nurt tutaj działalności naukowej jest ważny i chyba ważne jest też, żeby uniwersytety włączyły się również w ten nurt, który może zaowocować za stosowaniami praktycznymi w niedalekiej przyszłości. Czyli połączenie nauki z biznesem, można powiedzieć, tak, w niedalekiej przyszłości. To raczej przyszłość, choć oczywiście, tak jak tu kolega mówił, komercjalizacji widzimy też to ten biznesowy wymiar działań naukowców. Szczególnie to ma związek z tym projektem, ponieważ głównym celem naukowym tego projektu jest opracowanie testów praktycznych, które będą mogły być wykorzystane w praktyce klinicznej, będą mogły być zastosowane w leczeniu różnych chorób, przede wszystkim chorych na nowotwory. Także oczywiście wszystko zaczyna się od badań podstawowych, natomiast my widzimy i to już w tym celu tego projektu jest zawarte, to praktyczne wykorzystanie tych wyników, to praktyczne zastosowanie, to co dzisiaj nazywamy komercjalizacją wyników badań naukowych. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać zdobyte godło, jakość roku i dlaczego jakość w nauce jest tak istotna? Może najpierw odpowiedź na jedno pytanie. Władze uczelni bardzo dużą wagę przykładają do tego, żeby uniwersytet był postrzegany nie tylko jako prowadzący badania oderwane od możliwości zastosowań, ale również widziany był w tym gronie innowatorów, którzy wprowadzają coś, co może znaleźć zastosowanie, co jest innowacyjne i co może przełamać tę tradycyjną taką barierę między nauką, która wydaje się nie mieć zastosowań. Znaczy, te zastosowania są, chociaż może dotychczas było tak, że i naukowcy o nich mało myśleli i tutaj jakaś taka odbiór społeczny był taki, że niekoniecznie widział te możliwości realnego zastosowania wyników naukowych, wyników badań prowadzonych w kraju, były jakoś postrzegane w ten sposób. Więc widzimy, że z jednej strony zbliża nas to do tych obszarów działalności, które
są w ten sposób odbierane i no dla, wiem, że kiedy poprzednio tutaj otrzymaliśmy wyróżnienie, no pan rektor no bardzo był z tego zadowolony i dużą wagę przykładał do tego zdobytego tutaj przez nas wyróżnienia. Jeśli mogę coś dodać, to uczelnie przywiązują wielką wagę do jakości kształcenia. Mamy procedury, które pozwalają tę jakość monitorować, sprawdzać. Natomiast to wyróżnienie postrzegamy właśnie bardziej w kategoriach wyróżnienia jakości prowadzonych badań naukowych i to, o czym mówiliśmy, szukania takich tematów, które będą nie tylko atrakcyjne z punktu widzenia czysto poznawczego, ale wyniki badań no, przyniosą konkretne rezultaty, może już nie od razu, ale w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie w praktyce, w tym wypadku w praktyce klinicznej, w lecznictwie.